Świat się zawalił. Świat się zawalił, bo nagle okazało się, że ta najbliższa osoba, ten ukochany, który miał wrócić przecież za kilka godzin, miał wykonać zadanie, które na siebie przyjął w duchu odpowiedzialności, w duchu służby Polsce, że nie wróci, że nie ma go między żywymi, że stało się coś, co w ogóle trudno sobie było nawet wyobrazić, a co dopiero przetrwać, przeżyć. To w tej warstwie osobistej, najtrudniejszej, najgorszej, najstraszniejszej, bo to są takie wyrwy, bo to są takie puste miejsca, których nie da się zapełnić w żaden sposób. Dziękuję wszystkim tym, którzy przez te wszystkie lata niezłomnie pamiętali. Dziękuję wszystkim tym, którzy czczą tą pamięć. I pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, i jego małżonki, i wszystkich tych, którzy tam zginęli, służąc Rzeczypospolitej.